Dobra, dzisiaj kolejny odcinek jest... na pomysł, że pomaluję sobie drzwi i mieliśmy taki kolor granatowych drzwi, coś takiego. No. No ale Karolcia chciała pod Halloween już sobie zrobić drzwi. I wyszło coś takiego. Dobra, które wam się bardziej podobają? Te czy niebieskie? Ja mam jakiś... Jesteście team dynia? Czy team granat? Nie, to nie jest dynia, bo to jest taki candy, taki pomarańcz. Cukierkowy to jest dla mnie kolor. Dobra, ogólnie pomysł na odcinek dzisiaj jest taki, Karolina, jaki, że idziemy się przejść przez wasze osiedle, żeby pokazać, ja jak wyglądają te domy. Ja idę prowadzić tam, gdzie jest ten koń mój. A, właśnie. To jest dom, żartuję, o którym wcześniej mówiliśmy, który ma 5 pokoi, tak? To jest no, jeden duży dom. To całkiem wygląda na spory, nie? To jest taki narożnikowy dom. Aha. I one są zwykle takie większe, z większym ogródkiem i tak dalej. A właśnie, bo tutaj Dawid mi coś mówił, że oni czegoś nie skończyli, nie? No, tu że jakiś spór jest coś o coś tam, nie? No, nasz deweloper ponoć kasy im jeszcze nie zapłacił i tyle. I powiedzieli, że dopóki nie dostaną pieniędzy. No właśnie, bo tam dalej ulica jest w ogóle jeszcze nieskończona. No. Myślałem, że ten, a to nie wiedziałem, że to jakiś spór się o to. Fajna dróżka. Tu jest taki tartak. To jest wysypane. No ładne domki. Ładnie wygląda. Ten ładnie dom wygląda chyba, tam gdzie jest ta dwunastka, to mi się wydaje, że on jest z dwa bedroomy ma, no. I też ma garaż. Fajnie. Aha, a właśnie, z garażem, bo to też takie rzadziej raczej nie ma garaży tak za dużo. Aha, i plac zabaw, który też deweloper zrobił, tak? Tak. No. No to też spoko. Ale lipa jest taka, że tutaj nie ma takiego boiska dla dzieci. Do piłki nożnej. No, ale i tak jest dużo zieleni, nie? Tego trawnika no. I w ogóle... I tam sobie zawsze chłopaki rozstawiałem takie te pachołki i sobie grałem w piłeczkę. I dwa ładne drzewa. I nie wiem właśnie czemu, ale mi się podobają tyle drzewa i te... To co to są za budki? To jest dla nietoperzy coś, czy mi się wydaje? Nie, to jest dla ptaszków. Aha. Na pewno dla ptaszków, a nie dla nietoperzy? Nie. Nie jestem pewien właśnie. Dla nietoperzy. Małpy. No. Te domy nam się najbardziej podobają, bo one są na tym zawrotniku, nie? Mhm. I to jest jakby... Tylko oni mieszkają, dwie rodziny, Dawid mówił, nie? Taki spoko plac zabaw, nie? No. Musi być w sumie tak tyle. I to wszystko, ja pierdziela, ale tych domów tutaj jest. Masakra. Ale mi się i tak wydaje, że to osiedle jest małe. Kurde, no nie, no nie jest takie małe. To takie centrum osiedla w ogóle jest, nie? No, tak, środek. Mhm. Mamy też innych, którzy mieszkają na innym osiedlu i ich osiedle jest bardziej rozbudowane, jest... Mogę przeklinać? No możesz, jak chcesz. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo domów, tak nasrane, że tak powiem. Ale że gęściej w sensie też, no. Gęściej więcej. Tak. Takim czymś, co to jest w ogóle? Jakiś taka... Kora? Kora, no. Znaczy takie... Nie, to jest guma. Tak? No, to jest guma. Ja nie wiem. Tak no, mi się wydaje, wygląda jak kora faktycznie, tak ale, się ale jest chodzi. Guma. Zabawki jakieś są. Wiktor się już bawi. Te domy to są chyba te, co były 5 lat temu, mi się wydaje. Aha, te pierwsze. To były te pierwsze. A tutaj to już taka chata, nie? Tam widzę, że garaż jest tutaj na wprost. Jest tam jedna taka chata, to jest fajna. Że, no, Dawid, tam jest tam dalej. Ile te domki kosztowały? Te z garażem? Ile? 300, no. Z 300 to jest, czyli 1,5 miliona złotych. Z 360. Nie, bo to były te jedne z pierwszych, nie? No. Czyli 5 lat temu. No. Czyli 5 lat temu. Tak. Mhm, ale tak mniej więcej. Fajnie, że jest taka różnorodność, nie? Że wiesz, że nie, że jeden rodzaj domu już, tylko tak wiesz, tu jest taki dom, tu taki, tu taki, tu taki, a i tak wygląda wszystko spójnie. Chociaż te żółte to mnie trochę dziwi, czemu oni robili takie żółte domy. Już mi się wydaje chyba, że sama cegła lepiej by wyglądała, nie? Nie wiem, ale też właśnie cegła jest różna. Bo mi się na przykład nasza cegła podoba bardziej niż w tych domach zwykła. Wasza jest jakby taka ręcznie robiona taka, nie? Takie ma te takie, wiesz... Taką strukturę, nie? No. No? Dawid, co ty chciałeś powiedzieć? Bo coś chciałeś powiedzieć i przerwałem. 300 tych chyba dali tutaj. Karmników, nie karmników, budek dla ptaków, bo wszędzie się osiedlały na poddaszu ludzi. Aha, ale gdzie, oni je dali? No to właśnie ci pokazywałam, to co drzewie było widać. Na drzewie. Aha, myślałem, że to jest dla nietoperzy. Zobaczysz tam dalej, no właśnie. Adam? No. Dla mrówek, nie? Nie, to jest dla tych pszczół, tych murarek i tak dalej. Nie, na serio? No, na serio. Tak? No. Ale, no. To może być tylko dla jeża, ale nie jestem pewien. To jest na pewno dla jakichś różnych owadów. Dobra, tu idziemy właśnie... się dalej przejść. Tak, mamy taką ścieżkę fajną dookoła. A jak te domy właśnie są pomieszane? Jest całkowicie pomieszane, czy są takie bogatsze, niebogatsze? Nie, tu jest miks. Całkowicie pomieszane. To też spoko, nie? Tak. Nie ma, że bieda. No nie ma, nie ma, bo no nie ma. To mi się podoba, naprawdę. Tak, i wiesz, które tutaj są kancelarskie domy? Nie ma. Tutaj, że nie ma? Niby nie ma. Pytaliśmy się na samym początku. Pani powiedziała, że u nich nie ma. Aha, to też spoko, ale to na plus. No tak naprawdę nie wiem, jaka w tym jest prawda, wiemy, no. Bo może chciała nam upchnąć dom właśnie, zdobyć kupca.
No, no i tak powiedziano, wiecie. No. Zobaczcie sobie, jak tu ładnie wyglądają drogi, chodniczki, trawniczki. Wiadomo, że dlatego, że są nowe, ale na lata będzie wyglądało dobrze. No i tutaj więcej domków. Tu też jednorodzinne, nie? Ten jest jednorodzinny, garaż, jednorodzinny garaż, jednorodzinny garaż i każdy ma inny plan, nie? I tutaj już mamy dwurodzinny. To nie są garaże? Znaczy... Nie zmieścisz auta? No, tak mi się wydaje, że takie na styk tu. Aha! No są takie, wiesz, bardziej fajne. No. Znaczy tutaj przynajmniej to robią jako schowki takie, no? No, no, no. Schowki. Nie no, wszystko porządne, ładne. Ale tu jest ślepa, tam nie ma. Mnie dziwi, że oni jedne robią takie żółte, a drugie... Nie? No właśnie, nie wiem, z czym tak wyjechali. Takie jakby ocieplenie, nie? No tak. Tak jak tutaj na przykład ma to i to, nie? No. Cegła i to. Tak nie rozumiem tego. Ludzie narzekają na te nowe budownictwo, ale tak naprawdę no nie ma na co narzekać. Nie, no ładne domy i w ogóle. No to mniejsze są, może na to. No, 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 to wiem, no słyszałem właśnie. Mniejsze, mniejsze mają ogródki, nie? To taki główny chyba minus. Przede wszystkim robią coś, co no, bardziej dużo osób lubi robić poddacha, a to nie zrobić, nie? Aha, no, no. Taką ścieżkę macie? No, mamy ścieżkę. Rekreacyjną. O, i tutaj więcej domków też, ale tu fajnie, bo to takie też zacisze, już przy samym lesie zielono, nie? Aha. Jarzynki, tu zbierałeś jarzynki? Nie. Na nalewkę, nie? No i właśnie to przed nowymi domami, zawsze fury. Dawid coś mówi o budkach i faktycznie są budki dla ptaków. O. Wielki ten dom, masakra. Ten na końcu, duży. Chyba największy. Dobra, Dawid mówi, że idziemy teraz zobaczyć największe domki, chyba. Chyba mi się wydaje. Tak. No, zaraz zobaczymy. Też mi się wydaje, że on jest największy i takie ten sam, na samym końcu ten? No. Nie mógłbym nie zjeść. O, i więcej budek. Ale dziwne te budki, jakieś takie... Styropianowe czy coś? Może takie eko. Dawid mówi, że plastikowe. Dobra, i tutaj jesteśmy przy tym. A faktycznie ten dom jest zajebiście duży, nie? Te są inne. Te są inne, no ale ten tak. Na końcu. Te są inne, ale, no, ale ten faktycznie fajnie. Jest duży. Zaraz tutaj do niego podejdziemy bliżej. Ale jest kawochaty. Tu jest takie. Karolina, że mówi, że tu jest ale jeziorko. Zastanawiam też, ile wynosiło tutaj ubezpieczenie na te domy przy tym właśnie. Właśnie, bagnie. A co będzie droższe? Dlatego, że jest takie bajora? Myślę, że będą mieli zaznaczone to, że to może. Aha. No, bo jak w Anglii zacznie padać nieraz. No tak, no to tutaj często podtapia, nie? Tak no naprawdę. No właśnie. Ale fajnie, ładny ten, ładny potek zrobiony. No i faktycznie, chata duża. To ile ona będzie miała pokoi? Ta chata jest właśnie duża i tak? Ma tak? Dodatkowo... Nie będzie miała więcej? A, i jeszcze taki garaż, garaż. Dwa ma. Podwójny garaż. Właśnie nie wiem jak to jest, bo... No ile popatrz. Taka mogła kosztować? 600 tysięcy, czyli ponad 600 tysięcy. 500 mi się wydaje, to była ta najdroższa. Czyli wtedy chyba. To by było jakieś 3 miliony złotych. O, popatrz. Tak, chatka. I tutaj no dwa garaże do tego. Ten domek to tutaj co widzicie i te dwa garaże. No, no to już taki rzadziej spotykany dom w Anglii, nie? No, a tutaj dookoła mamy pole. Ale ślimak. No jest, trochę, jest tutaj trochę takiej zieleni, nie? Nie ma, że... No nie, jest na dobrym uboczu taki, nie? Zieleni, no. Ale było tak, żeby tutaj już było wody więcej w tym bajorze, czy nie? Nie, no to... Tak jak jest cały czas, aha, czyli nie jest jakieś podmokłe raczej miejsce mocno, nie? Tutaj znowu mamy taki żółty dom, też jednorodzinny, nie? Tak. To będzie chyba ta sama wielkość co ten, nie? Czy nie? Nie, nie, ten nie ma dwóch garaży chyba, nie? Ten będzie chyba mniejszy, no? Aha. Tu z boku mają, nie? Z boku mają. Aha. A tutaj... Czyli ten dom będzie to, co tamten chyba dom. To będzie odbicie lustrzane, mi się wydaje, nie? Coś ale tam były garaże połączone. Tylko, że garaże były właśnie przyłączone do domu, a tutaj nie są. Ale. Kolejny, ładne, no ładne, ładne. Mówię, za 20 lat robimy update naszego domu. No tak możecie zrobić, znaczy za 20 lat, tam nie musisz tyle czekać, nie? Nie, muszę było. Ale co, na taki domek jak mój chcesz wyjść? Karawan stacjonarny. Karolina. Nie wiem, no zobaczymy, będzie na karawan, zależy, czy będzie się lepiej powodziło, czy gorzej, tak? Zobaczymy, co wyjdzie. Tutaj taki nawrotnik, nie? To też często na tych osiedlach te nawrotniki takie, nie? Tak. Tutaj nawet z bajerem, z takim kamieniem dodali. O. Tam macie pole z krowami. Tak, patrz, i przez no. Te pola się idzie tam do tej mojej stajni. A, tak, no to coś mówiliście, no. Stadniny. To macie tutaj gdzie chodzić, nawet macie gdzie biegać. No mamy, Dawid no, biega. Nie tylko, że wy nie biegacie. Ja Dawid na pewno nie biega, nie? Dawid. Ja biegam w domu. Różnica domów w Polsce i w Anglii. Tu w Polsce się wypuszcza te dachy. A tutaj nie są tak wypuszczone. Że w Polsce wypuszcza się te dachy, tak, nie? Wiesz o co chodzi? Jak jest ten ukos i ten dach tak wystaje. Aha. Za budynek, to zawsze się tak wypuszcza mocno, nie? Kiedyś się nie robiło tak, teraz się zaczęło robić. Wszechobecne żywopłoty. Faktycznie jest się gdzie przejść. Ogólnie fajnie tak.
Naprawdę fajnie, to ja nie wiedziałem, bo ja tutaj nigdy nie byłem. I tu jeszcze te domy się ciągną. My już przeszliśmy około kilometra, a tutaj cały czas... Dookoła jest ta ścieżka. Tak, a my cały czas idziemy i cały czas są domy. O, tutaj są takie fajne garaże. To, garaże, to są jakby takie pomieszczenia... Gospodarki. Nie no, w sumie stoi samochód przed tym. Ale no, drzwi nie wjeżdża. Otworzył chyba. No chyba nie, no był problem. Tak jak jeszcze z dzieckiem jesteś i weź fotelik, do fotelika dziecko jeszcze. No. Dawid namówił mnie na krowy. Aha, i dobra, tutaj te domy się kończą ogólnie, nie? Tam widzę, że... Tam jest ten wjazd. Jakaś rozbiórka. Tu dom menedżera jest, nie? Co budował tu się. Aha, to takie coś. Co nawet parking. Tak? Ale on tam mieszka? No, mieszka, no, tylko że już pod koniec budowy zrezygnował z pozycji, nie? Aha. I oto tam się. Aha. Dobra, wracamy do tematu domków. Tutaj widzę, że też już na swoje przemalowali bramy, nie? No chyba, no. A tak. Ale na taki kolorowy pomysł jak Karolina nikt nie wpadł. No nie. Właśnie ja nigdy nie widziałam takich drzwi. Jest... O właśnie, i są panele słoneczne. W Anglii panele słoneczne to chyba szczał w dziesiątkę, nie? Brak firanek w angielskich domach. Tutaj był te. Dobra, my już wracamy do punktu wejścia. Co jeszcze powiecie o osiedlu? To co, zobaczyliśmy wszystkie rodzaje domów tak naprawdę? Ile jest rodzaju domów? O matce, nie wiem. Pięć więcej? No chyba więcej będzie, nie? Pięć, sześć, no. No, coś takiego. Co ja powiem więcej? Cisza i spokój. Cisza i spokój, no jest faktycznie cisza i spokój. Nic się nie dzieje, co jest akurat bardzo dobrym znakiem w Anglii. W Anglii na nudę nie można narzekać, więc lepiej narzekać na nudę niż na cyganów za płotem. Ale to jest właśnie to, no, że to jest nowe osiedle i jest ten. Jeszcze nie ma żadnej patologii. No wiesz, no kiedyś też się będzie w końcu, bo, znaczy no tylko wy, nie? Ale oprócz was nie ma nikogo. Dobra, my będziemy chyba spadać i tak. Karina, co na koniec? Mowa końcowa. Zachęcam do zakupu nowych domów. nie wiem. No, co dobra. A to co to jest? Śmietniki. Tutaj śmietniki macie w tym? No. Też spokojnie. Ja śmietnik wyrzucę. Dobra, to my się żegnamy. Czekaj, Wiktor. I do kolejnego odcinka. Cześć. I got a call from my...